Witam bardzo serdecznie w 42. części Divinity Original Sin, wersja rozszerzona. Więc tutaj mamy jakiegoś szczurka, może uda się z nim pogadać. Jak go złapię? Chyba go złapałem. Jestem prawie pewny, że widziałem starego kota Ebenezera w gospodzie pod królewskim krabem, ale to chyba niemożliwe. No dobra, no... jest tam kot albo go nie ma. Dobrze, tutaj wszystko już żeśmy sobie... A, jeszcze tej beczki widzę, nie sprawdziłem. O, proszę bardzo. I mamy znowu jakieś tutaj grobowce do rozkopania. No to idziemy po kolei. Po kolei. Wio bez względu na wszystko. Okej, co tu mamy? Nic, idziemy dalej, a nie przeczytałem. Tu spoczywa Helena. O jej oczy można by stoczyć wojnę. No tak, chyba chodzi o tą Helenę Trojańską. Chyba do tego się to odnosi. Takie mam wrażenie. Tej co mamy? Czacha, no to do wiadomo jakich rzeczy. Przeczytajmy kolejny. Tu spoczywa P. Śmiertny. Za życia pisarz, po śmierci autor. Ciekawe. Coś tutaj nam dało. Co to takiego jest? Gałąź. Broń jednoręczna. To gałąź to raczej damy temu. On coś z tego użytecznego zrobi. Idźmy dalej. Tu spoczywa Gordon. Najwspanialszy kot świata. Dobra, wyciągnijmy Gordona. Tak, Gordon się wkurzył. Przyjrzyjmy się Gordonowi. To jest kot? Wygląda na jakiegoś dzika, kurczę, jeszcze do tego paskudnego. Dobra. Został zatruty. No, jakieś tam wielce wytrzymały, to on nie będzie. Z tego co widać, więc raczej tutaj powinniśmy sobie z nim... No tak, tutaj ma kuszę, więc ona tą kuszą nie zadźga go za szybko. Uda się zaatakować go tym sztyletem? Nie, nie bardzo się uda. Dobra, bo to zmieniłem na sztylet, dobra. Okej. Okay. I po kłopocie. Zostaliśmy trochę... Właśnie, ta kusza jest dobra, tylko tyle, że ona no niestety, ale jak to kusza, trochę za mało punktów akcji przez to mam, no ale cóż. Lećmy dalej. Co tutaj mamy teraz? Tu spoczywa Valanzet, plamiący myśli. Dobra, no to... O, kolejna skrzynia i proszę bardzo, mamy wreszcie chyba ten skarb został odkryty jako całość. Dobra, to wiadomo do kogo i mamy tutaj jeszcze takie ciekawe rzeczy. Dobra, a jeszcze wnętrzności to jakieś są, proszę bardzo. Z tego nieumarlaka wyleciały. Dobra, rozgryzę wszystkie te... zapiszę może. Trzeba będzie jeszcze kupić chyba pozostałe szczypce jakieś. Pozostałe, jakby to powiedzieć, te mapy skarbów. Tu spoczywa Alex Heimer. Na zawsze w naszej pamięci. Spoczywał, no żeśmy go na światło dziennie wy... Tu spoczywa Norbert Andrzej Grobek. Do śmierci nie znosił ludzi, którzy naśmiewali się z jego nazwiska. No właśnie. Więc wyciągnijmy grobka z grobu. No tak wygląda grobek. Więc troszeczkę na światło dzienne go tutaj wyciągniemy. Dobra, a jeszcze jeden jest, widzę.
Przeczytajmy, co tu jest napisane. Tu spoczywa Montmery, miłośnik czego? Kotów. Chyba takich jak tamten, co był, tak? Zobaczmy. No jest, proszę bardzo, chyba koty lubił, ale zjadać na śniadanie. Dobrze, przejdźmy teraz do rzeczy. Tą pałkę oczywiście do Johanna. To też. To jest szczypce, mocne obcęki do naprawiania ekwipunku. Pan zawsze trzyma narzędzia pod ręką. Dobra. To też do niego. I tutaj zbadajmy, cóż tu nowego udało się nam wykorzystać. Jednoręczna 32. Magiczna zatruta rzutka, ale to raczej jest dość słabe na to wszystko, co już tutaj mam. Bo tutaj mam 64 ziemia. Tu przywołanie wilka. A tutaj jest jakieś magiczna zatruta rzutka. Ale obrażenia są dość słabe, więc raczej. Chociaż ja wiem. Zaraz, to kosztuje 705. A to kosztuje 421. No, trochę mniejsze obrażenia, ale... Ale ma troszeczkę... Magiczna zatruta rzutka. Może to będzie lepsze trochę od tego. Dobra. To dajmy na sprzedaż. No cóż, taką trochę słabszą wezmę, ale niech będzie. O, tutaj mamy taki pierścień. To może być kondycja, odporność na ogień i polihistor plus 1. Tutaj co ma? Odporność na ziemię, spostrzegawczość i polihistor. No to tutaj jest odporność na ogień i kondycja. Dobra, dajmy to tu, wymieńmy. Jeszcze to zbadajmy. Odporność na powietrze i na truciznę dodatkowo. No to chyba, bo to jest rzadki, ten jest niepospolity, ten nadzwyczajny. Może tak zrobimy. A te damy drugiej. Zobaczmy, na ile tutaj odporność na truciznę, odporność na powietrze. Na ziemię i na powietrze. Który z nich byłby lepszy? Telekineza. Ok, tutaj jej damy za ten drugi. Dobra, teraz do Ari to przyniesiemy. I sprawdźmy tu. Zwinność, otwieranie zamku, spostrzegalność, odporność na ziemię. Tu na powietrze. Spostrzegawczość i polihistor. O, to właściwie to już takie jest se. Względem tego, co tutaj ma. Zobaczmy tutaj. To spostrzegawczość to raczej nie dla niego. Powietrze, woda. Nie, to już będzie na sprzedaż, ok. Ok, czy on ma takie obcęgi? Już czy nie ma? Nie ma. Dobra, czyli to naprawia przedmioty. Więc dobra, zostawimy sobie to. Zapis. I lecimy do tego upadłego kościoła. Niestety. Tak, podejrzewam, że tutaj też może być jakaś... Możliwe, że walka jakaś będzie. Idziemy. Tutaj nic na razie nie ma. Nikogo też tutaj na razie w pobliżu nie widać. Zapisywanie, więc podejrzewam, że może coś tutaj być. Przed wejściem do tego przybytku. Ale jak na razie cisza, spokój. Nic tutaj nie ma. Mamy drzwi, poziom 20. Pytanie, czy otworzymy te drzwi? Powinny być otwarte.
Gdy próbujesz otworzyć wrota, strzegące ich posągi przemawiają do ciebie. Nie tak prędko, nieznajomy. Do tego świętego miejsca mają wstęp tylko wierni wyznawcy bogini, a nawet kamienne oczy widzą, że do nich nie należysz. Kim są wierni wyznawcy bogini? Co za bałwochwalstwo. Ha, kim są wierni wyznawcy bogini? Powiedz, to ci, którzy widzieli moc krwi głupcze, czerpią z pradawnej wiedzy. Krew to życie, krew cofa śmierć. To mądrość, o jakiej ci się nawet nie śniło. Chcę wejść do kościoła. Nie spełnimy tego życzenia, dopóki nie dowiedziesz znajomości bogini. Odpowiedz zatem na to pytanie. Jak zwą ją wierni? Najwyższa mówiąca w imieniu bogini? Najwyższa mówiąca w imieniu bogini? Nie zamierzam odpowiadać na pytania. Pozwólcie mi przejść, albo skończycie jako pył, który za sobą zostawię. Sądzę, że to przykre i uwłaczające, iż tak potężne istoty muszą zadawać wędrowcom tak głupie pytania. Wszędzie zero jest. Ja skromny nowicjusz, znam jej imię, ale nie śmiem go wymówić. Taka jest moja cześć. Może to wybiorę, ale to będzie kiepska sprawa. No i mamy... Oni trzy, my mamy pięć. Zaczynamy oczywiście naszą perswazję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I chyba udało się nam ich przekonać do naszej racji. Ok, 2100. Taka pobożność wzrusza nawet kamień, z którego jesteśmy wykuci. Możesz wejść do kościoła. Wierni mają szczęście, że do nich należysz. Aha, dobre, zapis. Dobre, trzeba przyznać. Ciekawe, czy da się ich zaatakować. Możliwe, ale... a spróbować nie zaszkodzi, zobaczymy. Nic to nie dało. Postrzelałem sobie tylko trochę. Dobra, wchodzimy do tego ponurego przybytku. Zaraz, zobaczymy, czy tutaj jeszcze mogę wejść na tą stronę. Zobaczmy, czy to tutaj dam radę wejść. Nie, chyba nie tędy jeszcze. Chyba nie tędy. Będę musiał przejść chyba przez zakrystię. Zbezczeszczony kościół. No cóż. Pan przechadzał się będzie w sercach ludzkich. I tam jest świątynia Boga. A nie w budynkach. Więc no, jak widać, i tutaj to też... jest dosyć wyraźnie widoczne. Ok, mamy tą babkę. Poziom 20. Ona prawdopodobnie się zmyje. Tak jak zwykle ona to robi. Bo gdybyśmy mieli z nią stoczyć walkę, to podejrzewam, że byłoby to trochę zbyt trudne. Więc ja zrobię ten sam swój wspaniały manewr. Mianowicie rozłożę tutaj moje jednostki w taki sposób, że... przygotuję ich do walki i pójdę na wabia. Pójdę na wabia. Dobra, ten może tu stać. Teraz tak. Ta jest. Jest troszeczkę za daleko. Może jakoś tutaj trzeba by. A nie, ona jest dobrze. Ta pójdzie na wabia, tak? Ok, dobra. Nie, tą pójdę na wabia. No, pójdę na wabia. Zapiszę stan gry. Bo na pewno tutaj będzie zadyma. No to lecimy, no bo co? Łowco źródło. Przybywasz upuścić nieco swojej krwi na rzecz naszego celu. Wszystko byłoby o wiele prostsze. Nie mogę cię jednak winić za sprzeciw. Jaki masz powód, by uwierzyć, że cel twoich wysiłków jest niewłaściwy? Teraz, kiedy Brakus Res prawie powrócił, nie możesz mi już jednak przeszkodzić. Przeszkodzić ci, ledwo rozumiem, co usiłujesz osiągnąć. Może tak będzie lepiej. Gdy po raz pierwszy cię spotkałam na plaży Cysea, nie doceniłam cię. Ten błąd drogo mnie kosztował. Musisz jednak wiedzieć coś więcej. Koniec się zbliża. Kres żalu i cierpienia. Ci, którzy sprzeciwiają się mnie, walczą z nadejściem pokoju. Jak zamierzasz osiągnąć pokój? A już myślałem, że było ci dane widzieć to na własne oczy. Powiedz, co czyni ten chochlik, historyk, jeśli cię nie błaga o powstrzymanie pustki? Wir pustki, czy to ty go przyciągasz? Więc jednak coś wiesz.
Dobrze wiesz, że pustka się zbliża. Można właściwie rzec, że już tu jest. Lecz nie lękaj się, to my jesteśmy pustką. Naszym przeznaczeniem jest ponownie się z nią połączyć. Twoje plany zagrażają całej krainie. Jesteś potworem. Moja ścieżka jest mroczna i niebezpieczna, lecz przysięgam, że ci, którzy zostali poświęceni, nie cierpieli na marne. Moim jedynym życzeniem jest zatopienie Rivellonu w słodkim przypływie ciszy. Jeśli pragniesz zesłać pustkę na Rivellon, do czego potrzebujesz króla źródła? Praojcem naszej braci jest Bracchus Rex, pierwszy niepokalany. Jego wskrzeszenie przybliża Rivellon o krok do ostatecznego rozwiązania, jakim jest jego rozkład. Jasne, śmierć. To jest kult śmierci, tak właśnie wygląda kult śmierci. Nekromancja jest niczym innym jak śmiercią, po prostu. Znienawidzone zresztą przez Boga. Nie pragniesz go spotkać? Czarodzieja źródła, którego śmierci pragnie twój zakon, on z pewnością chciałby cię poznać. Podążaj za mną, poznaj odpowiedź. Zaktualizowano dziennik. Okej, okay. O kurczę, zamknęła się. Ale będziemy chyba musieli z nimi stoczyć walkę. To myślę, że z nimi nie będzie to jakoś specjalnie wielce ciężko. Szulkowie sekty urządzili sobie sekretne spotkanie w opuszczonym kościele. Przewodziła im kobieta, która wydaje się nam coraz bardziej znajoma. Uciekła przez klapę w podłodze pod ołtarzem na środku pomieszczenia. Musimy się tam dostać. Niestety Leandra pierwsza dotarła do kościoła. Zamierza zgładzić cały świat, a Bracchus Rex ma jej w tym pomóc. Zanim się nią zajmiemy, musimy stawić czoło nieumarłemu królowi, który znajduje się pod kościołem. Nie możemy pozwolić, by wrócić do Rivellonu. By wrócił do Rivellonu, tak? No, wzrok już nie ten niestety i czasem... Nawiązała się walka, nawet nie ruszyłem z kopyta, a już nawiązała się walka. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieć. Mamy jakiś gości młodych kultystów, więc ja może na razie odczekam tą wojowniczką. Ta jest za daleko, żeby cokolwiek zrobić, więc też poczekamy. To mogę śmignąć, ale mogę się na chwilkę wycofać. Zobaczymy, na ile dobrze to kombinuję. Dobra. I przeczekamy również i tym gościem. Niech oni trochę podejdą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, gościu biegnie coraz bliżej. O kurczę, jaki ma zasięg. Okej. Okay. Ten co? Błogosławieństwo rzuci. Tak, to już znam ten czar ich. Okej, okay, mamy tutaj tak naprawdę czterech gości. I co teraz zrobi? Klątwa porażka. No widzisz, w nos się pocałuje. Dobra, i teraz dopiero zaczynamy zabawę. No dobrze, dobrze, że sobie przeczekałem tą turę. Więc ja oczywiście... Jak zawsze robię wsparcie. Wsparciem weźmiemy tutaj tego z tyłu, będziemy mucić. Więc na początek wsparcie. No i muszę zakończyć turę, tak? Zobaczmy jeszcze, czy mister... nie wiem, kto tutaj te pająki zrzuca, ale to chyba nie łucznik. Nie. Łucznikiem możemy... A kogoś złukować, nie? Kultysta, tu jest przy tym. No, może tego weźmiemy się za niego. Więcej nie mogę zrobić. Teraz tak, co to daje? No, wywołanie efektu krwawienia na dwie tury. Ale mamy tutaj przecież oczywiście kolejnego kolegena, którego już sobie tutaj, prawda, postawimy na równe nogi. Będę chciał uciec, mogę uciec, albo mogę też spróbować kogoś zamrozić. Powinienem jeszcze mieć możliwość zamrożenia. Więc na dobry początek może tego bym tutaj zamroził. Okej, okay, bo na niego nie ma... dobra, no, teraz moja tura się zaczęła. No to lutujemy. Jeszcze raz mu pociągnę.
No jaki twardy dosyć. Twardy? No nie, wydawało mi się, że twardy. Dobra, to pociągnę go z kluszy, jeden z głowy. Może się jeszcze uda, to i ten drugi dostanie. Pudło. No niestety, pudełko. Teraz mamy tego gościa. No to bierzemy go. Czego tak na okrętkę poszedł. Dobra, ale on już jest prawie że martwy. No to tego może byśmy załatwili i ten też powinien... aha, tutaj mamy jeszcze tego na drodze. Dempsey i Makepeace na tropie. Dobra. No to okej. Okay. Możemy go dziobać, ale chyba lepiej go będzie... albo może... Dobra, to ten już powinien paść. Dokładnie. Jeszcze go prądce lepiej na koniec. Także to jest akurat dość prosta walka, jak widać. Ok, pięknie, żeśmy ich załatwili. Ok, zobaczmy, co teraz możemy pozbierać. Dobra, poskładam ich już do kupy, tak jak byli. Tutaj chyba... ach, chyba nie ta kolejność. Dobra, tamten się położył. Ok. Klucz jakiś mamy. Dobra, sprawdźmy, co udało nam się wziąć. Tutaj mam 8 mikstur. To jest sporo. To jest duża mikstura. Ok. Może do Ari ją damy. Klucz do domku grabarza. Ok, to na sprzedaż, to nawet nie tego. Mikstura, pancerz plus 10. No to do niej byśmy to dali. Dobra. To od razu tutaj sobie to wszystko uskutecznię. Ta ma 6, ten ma ile mikstur? 6. Ta ma mikstur 5. Ta ma 8. Dobra, może tak być. Nie jest źle. Dobrze, zapis. Idziemy dalej. Muzyka nerwowa. Mamy jakieś puchary, jakieś inne rzeczy. Jest tutaj jakaś skrzynka. Otwórzmy ją. Zobaczmy, co tu mamy. Coś na sprzedaż. I granat wstrząsów. Granat wstrząsów też... właśnie, bo ja tutaj zbieram te różne rzeczy, a tutaj mamy granat wstrząsów. Dobra, ma te granaty. Myślałem, że nie mam tych granatów tutaj zaktualizowanych. Dobrze, po kolei. Mamy do przebadania niestety jakieś truchła. Włosy, to jest masakra, że włosy można z ludzi zbierać. Okropne to. Kości. Tylko po co to wszystko zbieram, nie? Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś nawę boczną. Podejdźmy tutaj bliżej. Portret kobiety. Co jest w szafce? O, kolejna mikstura. Kto miał tutaj najmniej? A nawet nie wiem, co to. Pusta butelka na mikstura. Dobra. Dalej, portret. No, to portret to weźmiemy, nie? O, proszę. Ukryty przełącznik. Może służyło do otwarcia włazu. Okej. Okay. Da się wziąć to? Dobra, to jakiś sarkofag. Tutaj jest ten właz. Dobra, zobaczmy, czy te drzwi jesteśmy w stanie otworzyć. Zablokowane. Zablokowane. Tam ma tych kluczy tyle. No niestety, nie mam tu jeszcze klucza, ale może spróbujemy wytrychem otworzyć. No i proszę bardzo. A, na wszystko jest sposób. Ona już ma dosyć wysoki poziom tych rzeczy.
Dobra. Złoty puchar. No to bierzmy to. Mamy bluźnierstwo. Jakaś księga. Tu jest klucz. Nie wiemy, co otwiera. Kolejny portret kobiety. I proszę bardzo. Pierwszy. Czyżby było ich więcej? No właśnie. Ok, skrzyneczka. Kielichy. No dobra, to zabieramy. Co dalej? No tutaj już chyba wszystko w tym miejscu przejrzałem. Dobra. Tu jest jakiś pejzaż. Oj, proszę, kolejny przycisk. Tylko ile jeszcze, nie? No właśnie, jest sporo tych właśnie obrazów. Zobaczmy, co tutaj wzięliśmy. Mamy jakiś klucz. Chyba tamtą skrzynię otwierał. Prawdopodobnie. Nie wiem. To oczywiście damy na sprzedaż. Bluźnierstwo. Przeczytajmy. Dlaczego siedmioro nie istnieje i nigdy nie istniało? Bogowie? Ha, bójdy i zabobony, nic więcej. Jak można wziąć tajemnicę natury za dzieło jakiegoś widma? Słusznie, zgadzam się z tym. Piękno i szczodrość natury. Wydaje się wielce niemądre przypisywanie podobnych cudów jakiemuś nieznanemu jestestwu. Znajdą się pewnie tacy, którzy będą mnie nakłaniać, bym zamiast kierować wzrok ku polnym liliom, zajął się kontemplacją duszy człowieka i innych istot wyższych. Odpowiadam im następująco. Przyjrzałem się uważnie ludziom i zwierzętom, zarówno żywym, jak i umarłym, i nie natknąłem się na ślad niczego, co można by nazwać duszą. Znalazłem jedynie poskręcaną czerwień i krwistą purpurę. Spojrzałem w te najintymniejsze zakamarki i nie dostrzegłem tam żadnego Boga. Czerwień i purpura. Czy to nam czegoś nie mówi? Czy nie wskazuje na pewien odstępczy kościół? No nic, idźmy dalej. Identyfikujmy. O! Zwinność, odporność na powietrze, ruch i punkty wytrzymałości, ale potrzebna jest wysoka siła. No kurczę, jej by pasowało tą siłę dać, więc ja bym może jej to zostawił. Chyba, że mam tutaj coś takiego, ale chyba nie. I tu jakaś ciekawa kusza i to trzeba przyznać, że 68 do 106 zwinność wysoka jest potrzebna. No to wiadomo, kto taką kuszą naparza. Zobaczmy tutaj jeszcze to, jak to wygląda. Odporność na wodę, zwinność. Ta sama cena, więc to damy Scarlet. Tylko muszę jej siłę zwiększyć po prostu. I wszystko w temacie. Natomiast ta kusza jest dodatkowe od wody. Przywództwo, ruch i punkty wytrzymałości trochę mniej, ale generalnie jest to lepsze. Dobra, damy jej tą kuszę, a ta kusza pójdzie już na sprzedaż. Ok. Czyli cały czas coś lepszego zdobywamy. Dobra, następne i kolejny. Może zapiszę stan gry, bo nie wiem, może przy którymś się otworzy coś i cholera jasna będzie. Co to było? Słyszę jakiś skrobot w głównym holu. No i teraz otworzyło się przejście trochę niżej. Tylko pytanie, jak się tam dostać w to miejsce? O tu. Jest to niedostępne, to miejsce. Chyba, że będzie gdzieś wyjście. Wyjście, jest tu jakieś wyjście. Tu jest jakiś koleś. A tutaj jest właz. Ok, dobra, będzie tutaj wejście gdzieś z podziemi. Dobrze, wchodzimy teraz do tej dziury, no bo nic innego nam nie pozostało. Zapis gry jak zwykle. Jeszcze tylko sprawdzę, czy klucz do bramy kościelnej. A, dobra, spoko, ja już to załatwiłem w inny sposób. Ja pierdzielę. Cóż za okultystyczny znak. Dobra, idźmy dalej. Okej, okay. Jak zwykle będą jakieś tutaj ma jest drabina, czyli wyjście. Zobaczmy na mapę, jak to wygląda. Czyli kolejna część lochów.
Tutaj jest ta studnia. Aha, dobra. To jest ta część lochów już właściwie ostatnia. To ma kształt normalnie taki jak ten kościół cały, nie? 1200 punktów doświadczenia żeśmy dostali. Co tu mamy? Waza. Czy coś w tej wazie znajdziemy? Tego jeszcze nie wiem. Okaże się pustka. Jakaś dziwna magia. Jak się pozbyć tej bariery? Dobre pytanie. To człowiek z tym musiał dostać się do środka za pomocą jakiegoś klucza lub zaklęcia. Właśnie. Coś musimy tu poszukać. Panel sterowania tutaj jest, ale przeglądnijmy wazy. O, proszę. W sam raz się przyda. Tutaj coś jest. O, proszę. Dobra. Chyba tutaj nie mam czegoś. Chyba tej jednej nie mam tej zainicjowanej. Dobrze, to już tutaj dajemy. Świetnie. Mamy panel sterowania. Podejdźmy do niego. Ja tu będę często zapisywał, bo to na pewno nie będzie łatwa walka. No zobaczymy. Amulet niepokalanych pasuje jak ulał. A widzisz, to ten amulet tutaj taki miałem. Czy to właściwie to ona chyba miała? Tutaj tak, był jakiś taki amulet. No i jak to ważne jest, żeby wszystko zbierać. Zawsze to powtarzam. Tak, tylko ten amulet to chyba miała już nie ma, nie? Zaraz, to jest oświecony amulet. Czy miałem jakiś amulet niepokalanych? Nie wiem, w każdym bądź razie, okej, okay, to mogę się jeszcze pobawić w jakieś wytwarzanie, ale nie, no, nie, no, szkoda czasu. Dobra, idźmy do przodu. To są jakieś znowu zamknięte. Zobaczmy, co mi szczurek powie. Przechodzi tędy mnóstwo ludzi w ciemnych szatach. Zawsze się zastanawiam, czy ich fikuśne, żółte naszyjniki są zrobione z sera. Okej. Okay. Wiadomo, myszka no, myśli. Łowcy źródła, na zdrowie siedmiorga to wy. Może jest jednak nadzieja. Być może pamiętacie mnie jako uzdrowiciela, ale stałem się zwiastunem śmierci. A Teleron tutaj jest. No tak, on był... Ten Teleron był tam w tym. A, to jeszcze mogę coś u niego kupić. No to jesteśmy w chałupie, dobra. Co kupujemy? No, możemy coś mu sprzedać, to całkiem za niezłą sumkę. Kryształ. Nie wiem, czy ten kryształ nie jest ingredientem. Nie. Okej. Okay. Jak nie jest ingredientem, to pohandlujmy z nim. Tak, dawaj kielichów tutaj. Puchar, buty, tak. Ile mu tam zgarniemy kasy? Ile się da, nie? Coś kupimy? Kupimy. Oczywiście, że cztery fiolki. Oczywiście, że to kupimy. Reszta mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Dobra, musimy to teraz... Zaraz. Nie wszystko. Siła 11, to nie, to zostawiam. To zostawiam. Te rzeczy tutaj zostawiam. No i chyba tyle by było. Zrównoważmy to i jeszcze trochę zarobimy na tym. Pasuje, dobra, cyk. Poszło i pogadajmy z nim do końca. Nie zdołam odkupić swoich win, ale ty możesz ocalić Cyseal, a może i cały Rivellon przed przywołaną przeze mnie grozą. Król Brakkus Rex z dawnych opowieści, on żyje. Szalony król źródła, pan chaosu, ja szepcze go przebudziłem. Co tu się stało? Zrobiłem coś strasznego. Wywołałem za światów szalonego króla. Naiwnie sądziłem, że zdołam wydusić z niego pradawny sekret, ale wystarczył błysk tajemnej magii i było po mnie. Tak to jest układanie się właśnie ze złymi mocami. Tak się to właśnie kończy. Dokładnie tak. Mam szereg pytań dotyczących króla Brakkusa. Powiem wam wszystko, co wiem, łowcy źródła. Jak to obudziłeś z dawna nieżyjącego króla?
Wskrzeszony, ożywiony, król żyje, ale nie jako człowiek, którym niegdyś był. Piętno śmierci obnosi jak gnijącą ranę. Kim jest albo był król Bracchus? Był ostatnim z szalonych królów źródła, tyranem, który o mało nie skazał Rivellonu na unicestwienie. Rozpoczął wojnę nad wojnami, w której brat stawał przeciwko bratu, a każdy zakątek ziemi i każdy dom spłonął śmiercią. To w tym mrocznym okresie powstał zakon łowców źródła. Bracchus został pokonany, a źródło zakazane w całej krainie. Dlaczego go zbudziłeś? Bracchus był groźnym potworem, ale osiągnął to, o czym nie śniło się żadnemu śmiertelnikowi. Ponoć tylko on poznał wielki sekret, jak złamać więzy dusz. Obiecałem zdobyć ten sekret dla kobiety zwącej się pośredniczką. W zamian przyrzekła ujawnić mi jedną ze swych mocy. Teraz wiem, że miałem do czynienia z diabłem i spotkało mnie potępienie. Tak się właśnie kończy. Nigdy się ze złem nie wolno układać, bo to zawsze się źle kończy. Na początku on będzie dawał, a potem zniszczy każdego. Jak go przywołałeś z krainy zmarłych? Dostałem wspaniały kamień, krwawy kamień, pełniejszy życia niż jakikolwiek inny. Według pośredniczki miał on przepełnić Bracchusa życiem, tak by zdołał ujawnić pożądany sekret, ale stał się, odzyskał swoją moc i nie mogę go powstrzymać. To ty wskrzesiłeś nieumarłych w okolicy Cyseal? Me porażki, mych porażek jest wiele. Nie sposób ich dłużej kryć. W pogoni za królem źródła wywołałem potwory, których ja ani nikt inny nie zdoła zniszczyć. Gul strzeżący latarni morskiej, kościany baron, bliźnięta ogniem połączone, ich potworne twarze mnie prześladują, a oni z kolei przegrzebali groby i skarkowaki w Cyseal w poszukiwaniu nieumarłych sług. Nieumarły łowcy źródła, niezniszczalny. Obawiam się, że ta zaraza nigdy się nie skończy, choćby gnijące trupy ginęły raz po raz. Pozwól, że zapytam o pośredniczkę. Niech będzie przeklęta, jej obietnice z piekła rodem. No, oczywiście, że tak. Co powiesz mi na temat pośredniczki? Twierdzi, że jest łączniczką między swoją boginią a światem ludzi. Nie dawałem wiary jej twierdzeniom, ale nie odmawiałem jej potęgi. To ona mi pokazała, że krwawy kamień może służyć nie tylko do uzdrawiania. Jej kamienie, wyjątkowo potężne, mogły wskrzeszać zmarłych. Co pośredniczka obiecała ci w zamian za pomoc? Co może sprawić, że łagodna dusza stanie się podła? Mą słabością była miłość, a ona to wykorzystała. Pośredniczka pokazała mi, jak wskrzeszać z grobów szkielety i zombie, ale ja pragnąłem czegoś innego, drugiego życia, prawdziwego drugiego życia, dla swej żony Mali. Była piękną duszą przedwcześnie wyrwaną ze świata żywych. No właśnie, i to jest zguba. Dobrze, że nie da się w taki sposób wskrzeszać. No bo tak, bo by jedni drugich tego... No. Masakra, dobra, lećmy dalej. Układ z pośredniczką był prosty, sekret za sekret. Ja powiem jej, jak złamać więzy dusz, a ona mnie, jak odzyskać Malię. To jest oczywiście niemożliwe. Jedynie Bóg ma moc wskrzeszania i wskrzesi tylko tych, którzy... jednych do życia, a drugich na potępienie. I to będzie na sądzie. Kończmy rozmowę. Możesz pokonać plugastwo, które wskrzesiłem w co źródła. Możesz ocalić rzesze niewiniątek, które zginą z ręki szalonego króla źródła. Modlę się. Nie, wierzę, że odwrócisz skutek moich porażek. Zobacz. Okej, dość sporo punktów doświadczenia. Zobaczmy, co się tutaj porobiło. Po wejściu do katakumb, ku naszemu zdziwieniu, natknęliśmy się na umierającego doktora Telerona. Wyjawił, że był w zmowie z sektą działającą w Cyseal i wskrzesił Bracchusa Rexa, który czeka na nas niżej. Okej, po wejściu do katakrum, ku naszemu zdziwieniu, natknęliśmy się na umierającego, to wyjawił, że był w zmowie z sektą. Dobra, to już wiemy. Więź dusz. Teleron poinformował nas, że wskrzeszając Bracchusa Rexa, pośredniczka pragnie odkryć pewną tajemnicę, jak zerwać więź dusz. Czyli tutaj mamy chyba nowe zadanie. To jest właśnie więź dusz, się pojawiło. Okej. No to cóż, trzeba iść dalej, tylko tutaj byśmy
Ma tak 8 mikstur. Ile tych mikstur tutaj mamy, żeby... Ta ma tych mikstur 10. Ta ma 6. Ten ma 6. No, może starczy. Zobaczymy. Zapis. Nie wiem, jaka tutaj będzie walka, ale podejrzewam, że będzie... O, Bracchus Rex. Poziom 9, no to podejrzewam, że będzie troszeczkę ciężko z nim walka. Otwieramy. I chyba pójdziemy na Wabia, jak zawsze. Z tego względu, że... Chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem. Muszę się w takich miejscach usadowić, żeby można było... Nie wiem, czy te drzwi się nie zamkną. Mam nadzieję, że nie. Bo jakby tak było, to może być to dość ciężka walka. No nie wiem, zobaczymy. Łuczniczkę damy tu. Okej, okay, dobra. Raz kozie śmierci, tak trzeba tam pójść. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, jest daleko. Może właśnie zrobię w ten sposób, żeby on był daleko. Przygrzyjmy się mu. Oś piękny! Aleś ty piękny! On jest w ogóle cały płonie. To chyba woda go tutaj będzie studzić. Nie wiem, czy z nim trzeba pogadać, czy po prostu nawiązać walkę. Aha, no pogadka. Tu i teraz. Ten, kto przybył oglądać widowisko, zobaczyć, jak objawia się władca źródła ponownie. A może jesteś pierwszym z wielu, którzy spróbują powstrzymać mężądy ponownie? Ha, ha, ha. Nasz maragdowe oczy bogini. Dasz wiarę, że wciąż go czuję, choć niezbyt wyraźnie. Siłę ciosu, który przebił me serce i wysłał mą drżącą duszę na śmierć. Ale moim wyznawcom się udało. Ha, dokonali tego zgodnie z moimi przewidywaniami. Krew, gęsty, czerwony sos źródła, wypełniła gwiezdne kamienie i odegnała cienie wieczności. Niech pomyślę, ile trwał mój pierwszy spoczynek w śmierci. Godzinę, czas jakiego trzeba, by morze powaliło klify. To bez znaczenia, żyję i ponownie sięgnę po koronę. Sławetny Bracchus, jak nie mam. Może i z biegiem czasu stałem się legendą, ale teraz jestem znów sobą, po kurczu. Nieszczęśni śmiertelnicy, nie zdajecie sobie sprawy, że zjednoczeni ze źródłem na zawsze odrzucili uciążliwe jarzmo śmierci. Przyjmuję źródło. Wypiwszy z niego, czynię je cząstką siebie i swojej krwi. I tak Wataszka stał się czarodziejem źródła, a ten z kolei królem. Głupcy tego świata obwołali mnie tyranem, bo wmówili mi to bogowie. Im to bogowie, których przekleła moja potęga. Sam jesteś jednym z bożków pogańskich i tyle. No, jak się modlili do bogów pogańskich, to teraz mają Bracchus Alexa. Zgromadzone armie, zbyt wiele, zgładzone przeze mnie hordy, za mało. Śmierć mnie zabrała zbyt szybko, ale nie na zawsze. Powiedz, co ci mówi imię Kassandra? A zupełnie nic, dawniej nosiła je pewna kobieta, dopóki nie przemieniłem jej w licza. Okej, okay, to się dziennik mi otworzy. Och, najdroższa siostrzyczka Kassandra i jej kocur, moje dwa zwierzaczki, narzędzia, które mogłem ranić i niszczyć w dowolny sposób, tak pięknie krwawili. Ponoć powodem twojego wskrzeszenia jest sekret, który poznałeś, jak złamać więź dusz. Okej. Okay. Powodem mojego wskrzeszenia, najprostszy z duchów, było to, że miałem istnieć. Gdyby nie wskrzesili mnie ci pyszałkowaci durnie, znalazłbym sobie innych, być może mądrzejszych. Czas nie gra roli, byle istnieć wiecznie. Pewna kobieta chce poznać mój sekret, bo jej dusza splątała się z inną. Niegdyś były nierozłączne, teraz oddaliły się na dobre, ale moje sekrety pozostaną moje. Może jeśli się przede mną ukorzy i przysięgnie wierność swojemu królowi, zdejmę jej więzy, zanim ją złamię. Dość tego, my łowcy źródła raz się unicestwiliśmy i zrobimy to ponownie. Bracchus wciąga powietrze, łowcy źródła, a więc jesteście, choć jesteście czymś znacznie większym, a nie macie o tym pojęcia. Nieważne,
pachnieli tak jak ty, twój brat i siostra łowcy, gdy otaczali mnie po raz pierwszy. Strach, najchytrzejszy, najbardziej nieuchwytny z zapachów, szybko przykrywany kwaśnym odorem moczu. Ha, 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 wystarczyło jedno moje spojrzenie, aby ich kolczugi natychmiast pokryły się posoką. Zgładziłem tylu mężów, że ocalali musieli brodzić w krwi poległych. Cóż to była za uczta, istne fontanny juchy. Niestety było ich zbyt wielu, podobnie jak i teraz, chociaż po powrocie do żywych odczuwam lekki głód, a sądząc po twoim wyglądzie, wystarczyłoby lekko cię ścisnąć, aby wydostać z twojej miękkiej mięsistej powłoki esencję źródła. Tak, spójrz na siebie, zupełnie jak pijawka, opita świeżą krwią, jakby powiedzieli moi słudzy, przynosząc mi tłustą, wijącą się dziewczynę na talerzu, kolacja podana. Okej, walka, co, mamy z nim tylko walkę? Czy coś będzie wskrzeszał? Aha, dobra, mamy to. Przywalił. Oho! To ona chyba nie przeżyje tego. Tak mi się wydaje. Coś tutaj natworzył jakieś... Tak, zginęła. Zginęła. Świetnie. No to musimy ją teraz wskrzesić, nie? Tylko muszę podejść, kurde, żeby to zrobić. Okej. Mhm. Dobra, nie jest źle. Teraz tak, wezmę... niech się... i tu będziemy ich załatwiać chyba... Dobrze. Jeszcze ją... Myślę, że po tej gadce z szmatce... Dobra, bo ten chodzi tam Brakus Rex obsraniec. Kto tutaj jest? Dobra, na razie się tutaj schowajmy. Okej, okay, dobra. Zapiszę teraz stan gry. I teraz będziemy musieli jakoś ich po prostu wyciągać. Dobra, zatruł mnie. No kurde, co oni robią? Dobrze. Więc ja na razie nią ucieknę. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj mamy gościa. Zobaczmy, czy uda się go... Jak będziemy go w ten sposób ich śmigać, to może damy radę. Nie wiem, czy cel jest trochę za daleko, a więc podejdę trochę bliżej. Dobra, może go oszołomię. Ogłuszenie, porażka. Co to za gość? On nie ma jakiś tam... Teraz tego, ten ognisty idzie, cholera jasna, będzie... no idą, cholera jasna, jest ich czterech. Dobra, może tak, nie jest tak źle, ja może zapiszę na razie, autozapis zrobię. Teraz tak, jedziemy. Jedziemy, bo tutaj nie ma co, trzeba od razu wskrzeszać tych naszych mocników. No, to będzie chyba trochę z tymi golemami nieco jazda. Dobra, tego sięgniemy, czy nie sięgniemy? Zaraz zobaczymy. Nie, ale tego możemy tutaj zdzielić.
Więc mamy tutaj wodną, czy nie mamy? Albo chociaż nie wiem, czy akurat na niego zadziała manipulacja. Może na niego zadziała manipulacja. Cel jest zbyt daleko, musiałbym trochę podejść. Ile to jest? 3 km. To może tym gościa byśmy ogłuszenie. Dobra. No i dobra, na razie się tutaj wycofam. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Teraz tak, ta ma jakie powietrze, ogień. Nie, muszę wymienić na ziemię albo na wodę. Na wodę. Trochę mi to wzięło punktów akcji. Ale dobra. Pająka. Nie ma się co tutaj z nimi patyczkować. Dobra, wycofam się trochę. Teraz ten. Tym będziemy... Tego zrobimy. Tak, tutaj przed japą tego gościa. Mam nadzieję, że... Okej. Dobra, teraz pająk. Tak, ten jest... może mi się pająk troszeczkę żachnąć, więc weźmiemy się za tego gościa. Mam nadzieję, że tamten nie będzie ich wskrzeszał, bo jak tamten zacznie ich wskrzeszać, to... będzie cienka sprawa. Dobra. Lutuj tego. Dobra, on nie jest taki mocny. Jak widać. Więc on padnie dość szybko, myślę. A, tutaj mi głazem zrzucił. Okaleczenie. O kurczę, mocne ma to. Okaleczenie. Ten już ucieka. Widzę. Dobra. Trochę źle zrobiłem, że się nie ustawiłem w tym miejscu. Przywołanie żywiołaka ognia przyda się. Tutaj jest po prostu taka walka, że nie ma co tutaj dyskutować z tym wszystkim. Zatruć, nie wiem, czy tutaj, nie zbadałem, jakie on ma tutaj. Tamten ucieka. Tamtego pasowało załatwić. Dobra, pająk. No pająk tutaj nie nalutuje za bardzo, widzę. Może jakby przyciągnął tego tutaj bliżej, to byśmy go szybciej załatwili. Zobaczymy, czy się to uda. Cel jest poza zasięgiem. Kurczę, nie damy rady w ten sposób. Walka trochę jest... Okej. Okay. Dobrze, spróbujmy kogoś jeszcze przymrozić. Może tego się uda zamrozić. Niestety nie udało się. Teraz ten nasz gość. Oczywiście jedziemy... No tym. 60. Może tego się uda. Nie da się, kurczę, ich zamrażać, ale są twardzi. Dobra, żywiołak. Puścimy go.
Okej, żywiła go tutaj nieco. No pająk się nawet mocno trzyma, ale on ma swoją wytrzymałość. Ten ucieka, ale już nie ma gdzie uciec. Dobra, temu niewiele zrobisz, także spokojnie. Tak, co my tutaj możemy teraz zrobić? Granat wstrząsowy od miażdżenia. Nie wiem, czy ten granat coś tutaj zrobi. Kurde, w tych drzwiach to nie jest taki dobry pomysł, żeby tak nimi walczyć, ale... Zobaczymy. Tutaj. Chyba coś trochę nie wyszło jej to celowanie. Dobra, załatwmy tego. Jeszcze raz. Może padnie. Okej, dobra. Jednego mamy z głowy. Teraz mamy tego gostka. Kurczę, on jest daleko trochę. Ale może byśmy się za tego tutaj wzięli. Niech on sobie tam nie idzie. Dobra, cel jest za daleko, więc się trochę zbliżymy. Nie dam rady już go podejść. Dobra, to na razie muszę, zaraz zobaczymy jeszcze. Aha, dobra. Miksturkę sobie użyję. Dobra. No i teraz ten nasz gość. Mamy szansę go... Kurczę, co jest? Coś gdzieś mi tutaj blokuje. Cholera jasna, zawsze gdzieś musi być. Kurde, nie da się go ogłuszyć, zawodnika. Dobra, bijmy tego gościa wreszcie, bo on już nie bardzo ma gdzie uciec. Pająk mocny jest, widzę. Tamten stoi, nie wie co się z nim dzieje. Ten ucieka. Kurde, niedobrze, że ten ucieka. Ta celności to nie ma żadnej. Jak w pobliżu tego gościa ucieknie, to może być źle, dlatego muszę... jak go tutaj załatwić? A, widzisz. Dobra, ja może zapiszę stan gry znowu, bo nie jest najgorzej, ale ja podejrzewam, że ile to zajmuje punktów akcji? 3, tak? Więc muszę zrobić 3 kroki. I spróbować tym, może go trafię. Nie trafię, ale tego może trafię. Chcę traf wreszcie. Ale ona ma normalnie to trafianie takie do dupy. Dobra, muszę niestety podejść, już podchodzić bliżej. Da się go śmignąć chociaż raz. Trafienie krytyczne, pięknie. Cel jest zbyt daleko. Ale tego możemy zmucić. Dobra, przesunę się może tutaj. Nie wiem, może tego by się udało za daleko, ale tego by można było. Potem będzie co? Brachus Rex i potem będzie ten, który ginie. To nie będziemy go przenosić, tylko go będziemy... Uszkodzimy go. Czymś jeszcze mogę go tutaj uszkodzić? Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Damy radę. Odporność na krwawienie. A, tylko jednorazowe było dziadostwo, no dobra.
Dobra, ten tutaj piąchuje. Tego jeszcze nie mogę. Nie chcę się zbliżać jeszcze na razie. Więc na razie poczekam turę. Spróbujmy ogniem. Kurczę, za daleko jeszcze. Jeszcze jest za daleko. Ale tak normalnie to go już śmignę. 41-18. I muszę podejść. Ok, może już go załatwię. No i jeszcze ma się całkiem dobrze, widzę. No, ok, ok. Świetnie. Jeszcze tym go tutaj pojadę. 72. No i tyle na razie mogę. I teraz fechmistrzem moim powinienem go załatwić. Tak jest, padł. 1500 punktów doświadczenia. Dobra. Zobaczmy, co tutaj. Aha, to mam. Jeszcze na razie nie będę leciał na atak całkowity, ale możemy go piąchą potraktować. Zbyt wiele mu to nie zabiera, ale przynajmniej go, uwaga, Brakkus się ruszył. Rozwścieczył się. Zatruł się. Ok. Tyle mógł zrobić, tak? Bardzo mnie. Chyba mnie za bardzo nie uszkodził. No dobrze, no to w takim razie, jak już tutaj jesteśmy. No, Brakkus jest dość twardym zawodnikiem, widzę. Ok. Pasowałoby tego załatwić, żeby już mieć go z głowy. Kurczę, jeszcze jeden strzał by się przydał. Dobra, podejdę sobie gdzieś tu. Może ten już go załatwi. Dobra, ten już go załatwił. I dawaj tutaj na tego gościa. Tak, bo ten będzie dość mocarny jest. Ale zobaczymy, co się uda z nim zrobić. Tu jestem za blisko. Dobrze, ale tu mamy jakieś miażdżenie. Oślepienie niestety na niego nie zadziałało. Tu możemy próbować. Dosyć mocno nawet zaliczył. Więcej nie zrobię, ale to mu nie dało. Ok, kogo mi tak tłucze? Dobra. To w takim układzie muszę. Zaraz, co to jest? Leczenie witalności. To muszę się wyleczyć. Ok, no nie mam wyjścia. Teraz tak. Zbadajmy. Nie ma tutaj badania. Czym byśmy go tutaj mogli? Zobaczmy, czy chmura naelektryzowana to nie bardzo, ale możemy mu zbroję trochę zepsuć. Nie wiem, czy tym sztyletem nie byłoby go dobrze ciachać. Dobra, na razie tyle zrobię. Ten teraz będzie tutaj go prał.
Otwarty jest skurczybyk. Dobra, ale powoli, powoli i musi paść w pewnym momencie, nie? Znaczy, gdzie tego pajączka mogę stworzyć? Tak, żeby go pajączek mógł... Dobra, tu go stworzymy. Dobra, próbujmy go ogłuszyć. Ogłuszenie niestety na niego nie działa. Ale pająk na niego zadziała. Ok, jeszcze raz go. Może zrobimy mu osłabienie. Dobra, jest osłabiony. Ja się wkurza. Ok, trochę słabiej bije teraz. Ale jak on tylko tak będzie bił, to nie ma problemu. Teraz my go przykosimy. Trafienie krytyczne. Piękności. Piękności. Będę musiał ją podleczyć. Więc weźmiemy tutaj... A, mogłem tego. Dobra, mogłem trochę inaczej to zrobić. Dobra. Niech ją leczy. I jeszcze zadamy mu jakiś cios, nie? Z tych moich strzał tutaj będzie jeszcze coś, co byśmy mogli... Aha, on się może zatruć. Damy mu zatrucie. Okej. To będzie dobre rozwiązanie. Trochę się cofnę. Pająk go tutaj teraz pogryzie trochę. Okej. No to już długa walka jest, ale... No już muszę to dokończyć. Co tu można zrobić? Zobaczmy. Wiem, co mamy. Ok. Nie mogę się cofnąć, bo mnie rozkmini. Ok. '81, to jest niezawodne. Spróbujmy go zamrozić. Może chociaż jedną turę by się udało. Żeby chociaż zamrozić. Poziębiliśmy gościa tylko. Zamrażający dotyk. A może dam radę. Spróbujmy go jeszcze raz przymrozić. Ogłuszony został. Bardzo dobrze. To stracił turę. Dobra. No, jakoś nie za bardzo trafiła, ale to nic. Teraz sobie weźmiemy jeszcze miksturą, się podleczymy. Ok. Jest zatruty. Jeszcze ma jedną turę zatrucia. Nie będziemy to żadnymi wybuchowymi kombinować. Ohoho, ale trafienie krytyczne było pięknie. Ok, to już właściwie jest już po nim. Ok, 4500 doświadczenia i padł. O kurde, co się z nim stało? O, jak zaktualizowany zielniak. Oto koniec Brakusa. Oby jego dusza pozostała w piekle na wieczność. Co tu mamy? Udało się, Brakus Rex nie żyje, tym razem już na pewno. Teraz, kiedy zarówno on, jak i Telerion nie stanowił zagrożenia, plaga nieumarających Cesela wreszcie dobiega końca. Musimy przekazać dobre wieści porucznik z Selenii. Ok. Podróż łowców źródła. Udało nam się wysłać Brakusa Rexa z powrotem w zaświaty. Leandra, przywódczyni sekty, odpowiedzialna za jego wskrzeszenie, ewidentnie jest w samym sercu tego spisku. Musimy odnaleźć jej siostrę Ikarę. Tylko ona może rzucić nieco światło na te wszystkie niepokojące wydarzenia. Coś jeszcze tutaj nam mryga. Plaga, że udało się. Brakus nie, tym razem już na pewno. Teraz, dobra, to chyba czytałem. Więź dusz. Brakus Rest powiedział, że nie zdradziłby swojej tajemnicy pośredniczce Leandrze ani nikomu innemu. Kimżeś Kassandro? Z odrażającym uśmieszkiem Brakus Rest wyznał nam, że Kassandra była jego siostrą, którą w czasie swojego panowania zamienił w licza.
Wspomniał również o człowieku kocie, którego traktował równie okrutnie co Kassandrę. Okej. Pozostały nam też przedmioty do wzięcia. Dobra, to jest ta. I chyba tych przedmiotów trochę tutaj będzie. O kurczę. Dobra, pozbieram to wszystko. Jest tu naprawdę moc tych różnych rzeczy. Topór Brakusa. Kurczę, dawaj go. Duża mikstura, zwój, ale tutaj jest rzeczy ciekawych dużo. Okej, pozbieram to wszystko, ale będę to identyfikował już w następnym odcinku. Z tego względu, że już i tak ten odcinek bardzo długo trwa, ale chciałem zakończyć ten bój, aby już mieć to za sobą. Dobrze, ustawię ich jeszcze kolejność taka, jaka powinna być. Gdzieś się tu ustawimy. No i na tym zakończę ten odcinek, więc do zobaczenia, pozdrawiam i z Bogiem.